Jest ze mną Mikołaj Trybulec i Monika Wydrzyńska. Mam do was takie pytanie na sam początek. Jak się poznaliście? Pewnego wieczora wracałam z koncertu Linią Nocną i nie jest to prawda, to wymyślona historia. Poznaliśmy się na koncercie naszej koleżanki, dokładnie koncercie dyplomowym na Bednarskiej w Warszawie, w szkole muzycznej. Tam Mikołaj grał w sekcji na basie, a ja śpiewałam chórki i tak się pierwszy raz zobaczyliśmy. Tak, taka to historia. A jaka jest geneza nazwy Linia Nocna? Wiążą się z tym dwie historie. Jedną z nich jest po prostu klimat pierwszej płyty i pierwszych naszych utworów, gdzie mieliśmy taki klimat, powiedzmy, wracania z imprezy nocnym busem. Jesteś taki wychillowany i po prostu chciałbyś sobie posłuchać jakiejś muzyki, ale nie jakoś bardzo inwazyjnej. To chcieliśmy, żeby właśnie ta nasza pierwsza płyta trafiła do takich osób, które chcą wychillować trochę. A drugą genezą jest to, że po prostu chodziliśmy wieczorami często na jam session w Warszawie, wracaliśmy Linią Nocną i trochę mieliśmy okres, jak się poznaliśmy, że tak żyliśmy trochę bardziej nocnie. Na swoim TikToku kiedyś wrzuciliście taki filmik odnośnie tego, że na wasz pierwszy koncert w Krakowie przyszło 8 osób. I czy wasze początki rzeczywiście były aż takie to ciężkie? Rzeczywiście był taki okres, kiedy pojawialiśmy się w nowych miejscach i mieliśmy świadomość, że nikt nas jeszcze nie zna i nawet nie ma prawa nas kojarzyć, bo mieliśmy raptem wydane 2 utwory. I to jest chyba, nie jest odosobniona historia. Myślę, że wszystkie osoby, których historia nie wywodzi się z jakichś programów telewizyjnych czy z jakichś takich wyjątkowych momentów, gdzie było na przykład jakiś boom związany z czymś większym, to po prostu tak krok po kroku buduje się ten projekt i tą grupę docelową. I tak też było u nas, że faktycznie na początku, jak założyliśmy profil, wydawaliśmy pierwszy singiel, to wśród ludzi obserwujących byli nasi znajomi, znajomi znajomych. I na początku mieliśmy nawet taki syndrom rozwijającego się zespołu, to znaczy jak ktoś, kogo my nie znamy i nie zna nikt z naszych znajomych, mówił na przykład, o, fajna piosenka, albo zaczynał nas obserwować, to mówiliśmy, widziałeś, ja nie mam go w znajomych, a ty? I Mikołaj mówił, no ja też nie, to było ekscytujące. Tak, to prawda. Takie były początki. I co jeszcze mogę dodać, że faktycznie my też mamy raczej taką docelową grupę wyselekcjonowaną w znaczeniu takim, że nasza muzyka też nie trafi do każdej osoby, tylko raczej do tej, która się interesuje muzyką i szuka czegoś takiego innego niż taki główny nurt, więc właśnie zawsze cieszymy się, że najczęściej osoby, które nas słuchają, to jednak są jacyś zainteresowani muzyką, rzadko to jest fakt, że to jest przypadkowo jakoś w jakimś miejscu albo w telewizji. I to jest też takie ciekawe, że my nie przeżyliśmy nigdy właśnie jakiegoś wielkiego boom, tylko tak krok po kroku sobie robimy swoje, ale ludzie, którzy odkrywają nasz zespół i naszą muzykę, zazwyczaj zostają z nami na długo i to jest coś, co bardzo nas cieszy, że ktoś zobaczy nas raz gdzieś na koncercie i potem już jest z nami i często nam ludzie wspominają, a widziałam was, czy usłyszałam was kiedyś raz w radio 4 lata temu, a dzisiaj nadal obserwuję każdy singiel i to jest bardzo, bardzo miłe. Tak. Jedyna rzecz, jaka jest taka może bardziej losowa, to faktycznie założyliśmy ostatnio TikToka, więc czasami ludzie mówią, że widzieli nasze filmiki na TikToku i to się coraz częściej w sumie zdarza, bo kiedyś tego w ogóle nie było, bo od początku nie mieliśmy TikToka, tylko zaczęliśmy go prowadzić w sumie z 2 lata temu, myślę, max. Wrócimy jeszcze raz do tego koncertu, bo to naprawdę trochę niesamowita historia, że zaczęliście od takich bardzo kameralnych koncertów, a w minione wakacje zagraliście na openerze. Dobrze pamiętam, że w Kwiatach Polskich opowiedzieliście historię odnośnie zepsutego laptopa na tym koncercie. Czy moglibyście ją jeszcze tutaj słuchaczom Radia Pryzmat przybliżyć? Faktycznie mieliśmy taką trudną historię na tym koncercie openerowym. To było nasze spełnienie marzeń. Bardzo cieszyliśmy się, że możemy zagrać na scenie, na takiej dużej festiwalowej scenie i bardzo na to czekaliśmy i akurat tego dnia nasz laptop odmówił posłuszeństwa, a tak tłumacząc technicznie o co chodzi, to my wykonujemy muzykę w większości elektroniczną, więc jesteśmy na scenie tylko we dwójkę i wszystkie brzmienia przełączają się same, czyli gramy to z tak zwanej łapy na żywo, ale duże rzeczy jakby w trakcie sesji mamy metronom w uchu i tak dalej, wszystko dzieje się samo. I bez tego komputera moglibyśmy w zasadzie na tym openerze zagrać akustyczny koncert z gitarą i z pianinem, na tym by się to skończyło. I szczerze mówiąc, mieliśmy już taką furtkę, że może się to tak skończyć i musimy to jakoś przeżyć. I komputer wstał dosłownie kilkanaście minut przed graniem. Nie, może to też nieprawda. A co jeszcze nie było prawda? Wiele rzeczy. Przyjechaliśmy na soundcheck i jakby cały ten soundcheck, kiedy zazwyczaj przyjeżdża się rano na koncert, na scenę, przygotowuje się wszystkie instrumenty, rozstawia, robi próbę dźwięku i jakby czeka na wieczór albo wraca do hotelu. I my całą tą próbę dźwięku spędziliśmy na tym, żeby postawić od nowa komputer.
niestety on już nie wstał, on nie wstał do dzisiaj. My próbowaliśmy trzy komputery, najpierw realizatora światła, później realizatora, przepraszam, później basisty z Kwiatu Jabłoni, z którym graliśmy na tej samej scenie, a na samym końcu naszego realizatora dźwięku. Wzięliśmy komputer i ściągaliśmy mój program do odtwarzania muzyki przez internet z telefonu, bo tam praktycznie nie było zasięgu i w ogóle to było dosyć takie tragiczne, bo trzy razy ściągaliśmy ten program i było 99% i nagle crash i od nowa trzeba, więc było tam dużo emocji, jeszcze fakt, że to jest faktycznie ten festiwal, na który bardzo czekaliśmy całe życie, więc ostatecznie się udało zagrać na tym komputerze realizatora i co ciekawe, tydzień później graliśmy w Wiśle i stwierdziliśmy, że dobra, nie ma czasu, to weźmiemy już ten sam komputer, który działał na openerze. Jak wyszliśmy na scenę w Wiśle, to działo się to samo, co na scenie tydzień wcześniej, tylko teraz z innym komputerem, więc stwierdziliśmy, że... Nagramy płytę akustyczną. Że nagramy płytę akustyczną i tak się dzieje. I też chciałam powiedzieć, że to, co mówi Mikołaj, też nie do końca jest prawdą, ponieważ czasami po koncertach się idziesz, wraca jeszcze na festiwal i on na przykład był na Silent Disco po tym openerze, byłem, to chciałam powiedzieć, więc też nie zawsze mówisz prawdę, wiesz. No niewątpliwie ten koncert naprawdę dostarczył wam wiele emocji. Czy on był taki dla was najlepszym wspomnieniem tamtych wakacji, jeśli chodzi o koncerty? Akurat mamy takie szczęście, że w naszej drodze liniowo-nocnej udało nam się zagrać już na wszystkich takich chyba wymarzonych większych festiwalach, bo graliśmy i na Kraków Live Music Festival i na Męskim Graniu i właśnie teraz na Openerze. W tym roku zagraliśmy też Edison Festival, który bardzo chcieliśmy zagrać, fajny festiwal Good Taste'u pod Poznaniem. Zagraliśmy też Saltwave i dużo takich festiwalowych marzeń nam się spełniło, ale zagraliśmy też kilka naszych fajnych koncertów. To, co mi się wydaje, że było wyjątkowe dla mnie przynajmniej osobiście, to ten koncert w Warszawie, bo to był w sumie taki koncert stricte dedykowany, jakby byłem w cyklu Lato na Pradze, gdzie dużo zespołów jakby występowało, ale to nie był festiwal, więc to był nasz taki jedyny koncert w Warszawie, ponadto był to nasz pierwszy koncert z żywym zespołem, więc mieliśmy bębny, gitarę i dwoje chórków. Więc wydaje mi się, że ten był bardzo, bardzo, bardzo ciekawy i wyjątkowy, aczkolwiek faktycznie wszystkie były fajne. No. Będziecie wydawać epkę Smętne Hity, ale to o niej później wspomnimy. Czy planujecie w związku z tym jakąś trasę wiosenną? Na pewno chcemy zagrać koncert promujący tą epkę Smętne Hity, którą faktycznie w marcu mamy zamiar wydać. O tym będziemy dopiero mówić i jeszcze to ogłaszać, więc trzeba obserwować nasze różne profile i tam będziemy głośno o tym informować. A jeśli chodzi o trasę letnią, to raczej właśnie letnią, to raczej szykujemy się na trasę letnią i wtedy też mamy zamiar po tej smętnej epce wrócić trochę do takich żywszych, elektronicznych klimatów i dla nas ta epka jest też takim trochę zamknięciem okresu pandemicznego w naszej twórczości. Bo zorientowaliśmy się grając koncerty w ostatnim roku, że zupełnie niespecjalnie przez przypadek zaczęły nam się pojawiać takie wolniejsze ballady przez to siedzenie w domu i dużo spokojniejszy czas i nagle była ich taka ilość, że zabrakło nam takich szybkich piosenek na koncertach i pomyśleliśmy, ojku, nie mamy takich energicznych nowości, także potem mamy zamiar iść w tą stronę. 7 stycznia 2022 roku miała premierę wasza ballada Do płakania w aucie. Pierwszy singiel od naprawdę dawna, no to które wyszły w wakacje. Stąd moje pytanie do was. Jaka jest geneza powstania tego utworu? Skąd taka refleksja u was w tych waszych tekstach, no, które się znacząco różnią od poprzednich? Szczerze mówiąc, sam nie wiem do końca, kiedy jakby w ogóle taka potrzeba nas naszła, żeby napisać akurat balladę tego typu też. Był to trochę chyba też taki eksperyment, gdzie chcieliśmy spróbować napisać utwór też trochę patrząc na koncept sam tytułu, czyli właśnie ballady Do płakania w aucie. Też duży związek miał tutaj portal TikTok, na którym właściwie wrzuciliśmy tego samego dnia tą balladę i powiedzieliśmy, że jak pójdzie dobrze ten TikTok, to ją wypuścimy. I właśnie bardzo dużo tego czasu było komentarzy i w sumie tak regularnie się pojawiały nawet po czasie, właściwie już minął rok teraz, więc do czasu wydania właśnie jakieś komentarze ponaglające, żeby tą balladę wypuścić. I co tu jeszcze ciekawego można powiedzieć? Ten refleksyjny charakter pojawiał się trochę w naszej twórczości, co prawda tak właśnie
gdzieś boczkiem, bo na pierwszej płycie płytę zamyka taka refleksyjna balada Plan. Pojawiła się w międzyczasie też w trakcie pandemii piosenka Wyszłam z ciała, zaraz wracam, która jest też takim spokojnym utworem, więc nie jest to nasz pierwszy taki bardziej refleksyjny i spokojny tekst, a mniej korzystamy tutaj z jakichś takich przewrotnych metafor z przymrużeniem oka. Ale faktycznie ta ballada do płakania w aucie, co ciekawe, jest bardzo emocjonalna i prosta dosyć w swoim przekazie, bardzo bezpośrednia. I co ciekawe, dużo osób czytając ten tytuł myślało, że to jest jakiś żart i że nagle to będzie szybka piosenka, albo jakiś bardzo przewrotny tekst, albo jednak, że warto jej słuchać na rowerze, albo o rowerzystach. A to nie, to po prostu ballada do płakania w aucie. Był u nas na początku października Patryk Depan w naszym radiu i tłumaczył swoją piosenkę Mówiłem, nie chcę psa, jako rodzaj takiej swojej trochę autoterapii, wyjściu i opisaniu swojej sytuacji z życia. U was też można mówić o takiej autoterapii? Fajne, ciekawe pytanie. My piszemy te teksty wspólnie i są one jakąś taką burzą mózgów naszą wspólną i faktycznie w niektórych poruszamy jakieś tematy, które są akurat nam bliskie w tym czasie i rzeczy, które nas dotykają i zastanawiają, a czasami staramy się jakby opowiadać o tym, co widzimy naokoło, co jest teraz aktualne i być może dla większej grupy osób jakieś poruszające, bo zależy nam zawsze przy pisaniu na tym, żeby jak największa grupa osób mogła się z danym tekstem utożsamić. Ale wydaje mi się, że w przypadku tego utworu gdzieś może nie do końca bezpośrednio nawiązuje, ale każdy chyba z nas był w jakiejś takiej sytuacji opisanej w tym utworze i każdy z nas przeżył złamanie serca i gorsze chwile. Albo stratę po prostu. Albo stratę. Tak, dokładnie, więc jakby te emocje są tutaj przekazane raczej wiernie ze względu na to, że wiemy, o czym tutaj śpiewamy i co gramy, a właśnie tak, Patryk Depan i ten utwór Nie chcę psa jest moim chyba faworytem w ogóle z tej płyty całej, więc właśnie fajnie to opisane jest jako autoterapia. Jak już wspomnieliście, ten utwór po raz pierwszy jakby rzuciliście ten fragment prawie rok temu na TikToku i czy dużo macie takich utworów pisanych do szuflady, które na przykład może się okazać, że za rok wyjmiecie i stwierdzicie, że to jest super pomysł, żeby je go teraz dokończyć i opublikować, czy raczej to jest takie zamykanie i praca na bieżąco? Mamy trochę takich utworów, które zrobiliśmy jako krótki filmik TikTokowy i teraz je kończymy i planujemy je wydać jako single. Mamy też kilka takich, których nie braliśmy pod uwagę, ale w trakcie rozmów nad balladą do płakania w aucie kilka osób nas pyta, a dokończycie tam tą piosenkę z TikToka? I my tak, o, w sumie moglibyśmy dokończyć. A mamy też pełną szufladę numerów, które nas po napisaniu, że tak powiem, tak mocno nie ekscytowały, żebyśmy chcieli je wydać. Jest kilka takich utworów, które właśnie nas w sumie... W sensie jest kilka takich początków utworów, które na przykład mam do dzisiaj. Jedna z nich to jest Paczkomat. To prawda. I bo Paczkomat to jest piosenka, którą napisaliśmy, w sensie napisaliśmy tam tylko zwrotkę chyba i kawałek bitu. Dwa lata temu, tak. Ponad rok temu, a to jest dosyć aktualny w temat, jak się okazuje. Więc jakbyśmy dzisiaj wydali piosenkę Paczkomat, to by to było tak samo, wiesz, samomocne. Może musimy wydać. Być może. Być może. A czy macie w planach zrobić coś takiego, że wydacie taką osobną, całą płytę z utworów TikTokowych, która się będzie składała tylko z tych TikTokowych, z tych różnych podokańczanych piosenek 60-sekundowych, tych wszystkich? Czy raczej będziecie je wplatywać w te swoje takie, no powiedzmy, normalne albumy, które będą szły razem z wami? Szczerze mówiąc, nawet mieliśmy taki pomysł przez moment, żeby się skupić w którymś momencie na tych TikTokowych piosenkach. Teraz ciężko chyba to przewidzieć. Mi się wydaje, że jeśli będziemy to wydawać, to będzie to właśnie na tych smętnych hitach. Tak. Jeśli mamy jeszcze chwilę, żeby coś dodać, bo według mnie przynajmniej ta następna płyta już powinna być trochę nowym okresem, tak, stricte muzycznie, żeby to jednak było zaskakujące. Więc jeśli to na tej faktycznie płycie smętne hity. Zresztą to nie kosztuje nas dużo, żeby je w sumie dokończyć, bo niektóre z nich są dosyć mocno proste w budowie, więc... Te TikToki pomagają nam się tak twórczo spełnić w taki szybki sposób, możemy tutaj swoją kreatywność przelać, a faktycznie mamy już trochę potrzebę, żeby się odbić od tego, co było wcześniej tak muzycznie i poszukać jakiegoś nowego brzmienia naszego, naszej dwójki, bo minęło sporo czasu od naszego debiutu i czujemy oboje, że to jest taki moment, w którym chcemy iść dalej. My się też bardzo w tym czasie zmieniliśmy
Mam nadzieję, że też rozwinęliśmy jako ludzie, jako muzycy, więc zależy nam, żeby trochę uaktualnić tą naszą linię i żeby ona była bardziej teraz kompatybilna z tym, kim jesteśmy i co nam się podoba. A czy mimo wszystko odnajdujecie w tym dużo takiej przyjemności? Widać po was, że tak, ale czy traktujecie to jako taką konieczność, by przetrwać we współczesnym świecie, prowadzenie tego TikToka, czy raczej to robicie dla czystego fanu i przy okazji idą za tym te liczby? Wydaje mi się, że to nie jest konieczność, ale jest to coś, co jest jakby leży przed tobą i jakby kosz możliwości, który leży przed tobą i tylko ciebie zależy, czy z nich skorzystasz. To jest też trochę tak, że ten przemysł się zmienia i zespoły trochę inaczej funkcjonują niż kilkanaście lat temu. Nie uważam, że jakby trzeba to robić, bo też nie trzeba właściwie dodawać piosenek na Spotify. Można też sprzedawać fizycznie, akurat to jest taki skrajny przykład, no, ale są rzeczy, które w ogóle nie trzeba prowadzić Instagrama i tak dalej. Więc to wszystko zależy od tego, czy chcesz też wizerunkowo pokazać, jaką jesteś osobą, czy chcesz się skupić stricte na muzyce. My lubimy śmieszkować i też mamy z tego przyjemność, więc u nas to jest dosyć naturalne, że robimy takie tego typu filmiki. W sumie od kiedy się znamy, to zawsze mamy jakieś głupie pomysły i lubimy też dla siebie chyba to robić. Tak, wydaje mi się, że gdybyśmy traktowali to jako jakiś rodzaj przymusu, to nic by z tego nie wyszło, a nawet mam pewność, bo czasami to naturalnie, jak ze wszystkim, bywają takie dni, że szkoda, że państwo nas nie widzą, bo Mikołaj właśnie coraz bliżej przytyka mi mikrofon do twarzy. W każdym razie bywają takie dni, kiedy nie mamy nastroju i ochoty na kręcenie tych TikToków i po prostu nic z nich nie wychodzi. A czy macie taką samą grupę odbiorców na TikToku, co przykładowo na Spotify czy YouTube? To jest tak, że ci odbiorcy TikTokowi dzielą się na tych, którzy faktycznie... Inaczej, jakby nasz TikTok też najczęściej chcemy prowadzić trochę muzycznie, żeby tam zawsze było przemycony fragment naszego utworu albo fragment naszej piosenki, ale nie zawsze się to udaje i niektóre filmiki są po prostu głupie, jak na przykład filmik z Adamem Małyszem z Białej Czekolady. I tam jest duża na pewno grupa osób, która też nawet może i nie wie, że robimy piosenki, ale cała reszta, na przykład te piosenki w 60 sekund, czy jakieś takie ballady nad jeziorem, to wszystko raczej przyciąga osoby, które później przychodzą też i słuchają nas na portalach streamingowych. I ze względu na to, to wydaje mi się, że to łączy nas, jakby tych słuchaczy, taka wrażliwość podobna i chęć w ogóle słuchania tego typu utworów, bo gdzieś tam takim kontrastem do tego będzie jakiś, powiedzmy, hip-hop, w którym ta energia jest dużo większa, przekaz jest raczej bardziej bezpośredni i też potrzeba tych tworzenia utworów wynika z zupełnie innych względów. Ja chciałam tylko dodać, że jak zapytałeś, czy to jest ta sama grupa, to chciałam powiedzieć zupełnie nie, bo według tego, co obserwujemy w statystykach takich, tego jak słuchają się nasze utwory digitalowo właśnie w sieci, to ta grupa docelowa często jest dużo, bardzo liczna, ta dużo starsza, czyli ludzie między 30 a 40 rokiem życia, a raczej większości z nich nie ma jeszcze na TikToku. I faktycznie obserwujemy, to jest bardzo dla nas ciekawe, że ten przekrój osób, które nas słuchają, jest bardzo duży, i jeśli chodzi o wiek. I to też można zauważyć na naszych koncertach, bo zdarza nam się grać festiwale, gdzie jest właśnie większość młodych ludzi lub bardzo młodych, a potem gramy koncert jakiś taki biletowany i wtedy ta grupa wiekowa jest znacznie inna. Zdarzało nam się też grać właśnie na przykład przed panem przed Kubą Badachem w Teatrze Roma i wtedy ta grupa wiekowa już była zupełnie też starsza i ci ludzie też mówili, że nasze piosenki lubią, także to jest bardzo ciekawe. W takim razie bardzo wam dziękuję za rozmowę. Była ze mną Linia Nocna, w składzie Monika Wydrzyńska i Mikołaj Trybulec. Dziękujemy bardzo.